Wiesz, co odróżnia początkującego i doświadczonego artystę? Wcale nie jest to poziom techniczny Twoich prac. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy amatorem a profesjonalistą jest świadomość tego, kiedy praca jest już ukończona. Młodzi twórcy mają z tym ogromny problem i często nie wiedzą, kiedy skończyć rysunek czy obraz. Na samym początku próbujesz po prostu zrobić fajną pracę. Nic w tym złego. Ale wraz z rozwojem zaczynasz stawiać sobie pewne cele już na jej początku. Na dalszym etapie rozwoju już widzisz, że w pewnym momencie osiągnąłeś ten cel i nie musisz dalej męczyć swojego rysunku.